Gala XTB KSW78 w pełnym ferworze, za nami walka numer 4. Rafał Kijanczuk dołącza swoje 12 zwycięstwo w profesjonalnej karierze zawodnika MMA. To z nowości, a ze starości twoja siła jakby na to chyba nie ma skali numerycznej, bo każdy pod nią pada. No tak, tylko tym razem rywal nawet okazał się dość silny. Nie wiem, czy taki faktycznie jest, czy po prostu poleciał na 100% swojej siły. Tam przy ciałce, będąc plecami, nawet nie starałem się z tym siłować. Mi wystarczyło tam włożyć 50% siły po to, żeby się utrzymywać na nogach i po prostu czekać, aż się on spompuje i wykorzystać pierwszy nadarzający się błąd, okazję, tak? I tak było, że pierwszy jego błąd był jego ostatnim. Zanim doszło do skończenia walki w tej pierwszej rundzie, nawet ten jeden low kick, którego wystosowałeś, on już zrobił wrażenie na Marku. No było w tym widać, jesteś strasznie, strasznie mocnym power puncherem i power kickerem. No zgadza się, nie będę ukrywał. Trenerzy każą mi wykorzystywać to, co mam mocne. Sam fakt, że zacząłem kopać te niskie kopnięcia, to nie jest akcja na jeden raz, tak na jedno skończenie, czyli po prostu już planowałem to troszeczkę dłuższą walkę. Jedyne nieplanowane to było jego obalenie i to, że wylądowałem na plecach. Ale tam też czułem, że wkładam mu dużo, dużo siły w to, więc też za wszelką cenę nie starałem się wyjść pod jego pełnym naporem. Ta klamra zapaśnicza, ten bodylock tutaj w okolicach korpusu. Widać, że nie wpadasz w panikę, jesteś opanowany, oceniłeś siłę na wysoką swojego rywala, ale nie robiłeś nie wiadomo jakiego szarpania, po prostu rozpracowałeś go. Tak, skupiłem się na defensywie, nie próbowałem tam walczyć z tym, po prostu tylko uciekać z zagrożonych pozycji. Jesteś świeży, bo to pierwsza runda, ground and pound cię zbyt wiele energii nie kosztował. Co z tobą w tym roku 2023, który tak dobrze rozpoczynasz? Mam nadzieję jeszcze dwie walki stoczyć, raczej nie więcej, bo żeby dodać dobre przygotowania, to jednak potrzeba czasu i potrzeba roztrenowania. Nie będę popełniać błędów, które popełniałem w przyszłości, więc teraz na spokojnie chcę takie 2 miesiące luzu, pochodzić na treningi, potrenować technikę, tak, bez przygotowań, no a później zawalczyć. No my wiemy o tym, że ty potrafisz zdecydowanie w cugu zwycięstw trwać. Pamiętamy twój rok debiutancki, namieszałeś strasznie na polskiej scenie MMA. Mamy nadzieję, że mieszać będziesz dalej. Proszę państwa, nic dodać, nic ująć. Rafał Kijanczuk. Dziękuję.